To, co się stało w poprzednim filmie, to było naprawdę coś niesamowitego, dlatego dzisiaj sprzedaję AWP Dragon Lore, żeby oczywiście dostarczyć widzowi kontentu. Mam nadzieję, że to gościu docenisz i oczywiście zaczynamy z bitewką jakąś. Oczywiście do wygrania będzie skinek jakiś. Jak chcesz wygrać, no to oglądaj film do końca, będzie oczywiście hasło konkursowe. Sub z dzwonem, oczywiście łapa w górę pod filmem, zostaw łapę, bo ja widzę stary, że ty nie zostawiasz łapek. Więc zostaw łapę w górę, oczywiście dołącz na Discorda i użyj kodu CSGO Skinsie. Wystarczy oczywiście, że zalogujesz się z linku zapisu i klikniesz oczywiście ten magiczny plusik. Oczywiście wpiszesz sobie kodzik Croxy przez 2x, jak osobą pełnoletnią jesteś, no to oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty ten kod ci daje, kodu możesz używać do woli. No i oczywiście skrzynka na start dla nowych użytkowników, więc myślę, że jak najbardziej warto sobie skorzystać, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś i zakręcić sobie skrzyneczką chcesz, no to zapraszam cię oczywiście do używania mojego kodu, bo osoby, które używają mojego kodu, nie dość, że są gigaczadami, to mają jeszcze oczywiście możliwość wzięcia udziału w konkursie na kosę, który będzie już niedługo ogłoszony. 1800 zł, no te rękawice nam nie wystarczą, żeby do tej bitwy wrócić. Byśmy musieli no trafić coś za dwójkę, tak? Co ponad nawet dwójkę. No ale mój oponent by musiał nic nie trafić. No 9600, no pierwsza bitwa przegrana. No nie zaczynamy najlepiej tego filmu, tak? Nie zaczynamy najlepiej, trzeba to sobie wprost powiedzieć. No ale no tak czasem też bywa, tak? No skrzynka czasem też zabiera, tak? Nie ma oczywiście gwarancji, że będziesz dostało same najlepsze skiny, tak? No, zacznij sobie po moim przykładzie. No, czasami są stare dni, gdzie tydzień, dzień w dzień, na każdym filmie nie mogę nic wygrać, stary. I na każdym filmie, no, spalam dosłownie wszystko. No, a czasami przyjdzie taki dzień, no, jak wczoraj, że pyk, AWP Dragon Lore i jedziemy, tak? Więc, no, oczywiście, to wszystko zależy od szczęścia. I pamiętaj, żeby grać odpowiedzialnie, jak już sobie kręcisz, tak? I pamiętaj oczywiście, że skrzynka nie zawsze musi oddać, tak? Zobacz, 300! No póki co wygrywamy tą bitwę, bo nie chcę powiedzieć, że oddaję, bo do powiedzenia, że oddaję, no to jest naprawdę bardzo daleko. 3200 zł zaledwie, no ten Falcon 2 koła nam podbije, więc 5300, no 10 koła na tą bitwę wydaliśmy, więc no jeszcze jakby coś tu spadło. No powiedzmy nawet za tą dwójkę, żeby jakkolwiek tutaj zamortyzować może trochę upadek. No dobra, jest na zero, więc no ten Falcon pomógł nawet na delikatny plus, więc no też 60 zł na plus, więc zajebiście. Chciałbym zrobić bitwę na takie, kurcze, trochę nieoczywiste skrzynki, no ale tak szczerze, kurczę, no tutaj żadnych takich. No chociaż może te właśnie z kosami jakieś ulepszone. Ty czekaj, bo ja tu przesadzam i to mocno przesadzam. Co ja tutaj robię? Ty, no się kurczę, od tego dobrobytu poprzewracało w główce, panie prowadzący. No dobra, to wrzucamy bota. Zobaczmy, to jest 10 koła bitwa. Te skrzynki z nożami te ulepszone są naprawdę, ej, dobra, są bardzo, są śliczne rękawice. One nawet well worn wyglądają tak pięknie, no naprawdę, według mnie jedne z topowych rękawic. A jak miałem Karambita Tiger Tufa, stary, to miałem właśnie te rękawice. Ja miałem generalnie bardzo dużo rękawic do Karambita Tiger Tufa. Raz miałem żółte Omegi, raz miałem niebieskie Cobalt Skullsy, raz miałem niebieskie jeszcze Amphibious. I miałem te, no kurczę, no naprawdę piękne rękawice Kaushin, naprawdę śliczne są do Karambita Tiger Tufa. No do Karambita Lore pewnie też będą pasować, bo oczywiście, znaczy no nawet nie do Karambitów tylko, nie? Chodzi mi o skin czystej postaci, tak? Dobra, a zróbmy coś takiego. Zróbmy tak i zróbmy tak, chociaż kurczę, żeby to miało sens, to szczerze, powinienem... No dobra, to wrzucamy zwykłe. Ja mam pomysł, stary. No jak rzucamy zwykłe, to zróbmy sobie porównanie zwykłych, tak? Ej, a chcielibyście film, gdzie porównuję, dajmy na to, tylko te dwie skrzynki? Przez cały film? I dajmy na to, wydaje równą sumę na te skrzynki i wydaje równą sumę na... Ej, to będzie, stary, dojebane! No napisz komentarz, jak to chcesz, tak? Ej, uważam, że jestem mastermindem w tym momencie, tak? 1300 zł. Ej, jak na taką skrzynkę, to jest bardzo dobry drop. Biorąc pod uwagę, że... No, że tak powiem, lekko mówiąc, ta skrzynka nie zawsze jakieś tutaj drogie rzeczy rzuca, tak? Zazwyczaj to jakieś właśnie nabaje, ale no dzisiaj jest inaczej, stary, więc nie wiem, czy ta skrzynka coś tutaj, jakiś zastrzyk dostała. No ale naprawdę te noże z tej skrzynki dzisiaj naprawdę nie są aż tak najgorsze. Są naprawdę przyzwoite. Blue Steel z oczywiście, oj, ten Tiger tu, żeby nam, oj,
No właśnie. 1200 zł. No nie jest to też... Myślałem, że z dwójki... o nie, no to będzie game changer mocny. Jest to 600 zł tylko straty, bo tam Michaela do nas. Więc no musimy tutaj się obronić. 1100, okej. Okay. Jest dobrze i zobacz, ostatnia skrzynia. Nie no, ten paracord nie ma szans. Nie! On nam zagroził, ty! Ja myślałem, że to z 1000 zł max będzie. Ale kasiana! Ale kasiana, stary. O kurde. Dobra, teraz odwaliłem amatorkę. No, przyznaję się, stary, odwaliłem amatorkę. Ale nie no, jak powiedziałem, jak powtarzam wam na każdym filmie, że u mnie jest tak, że raz tydzień jest, gdzie wszystko dzień w dzień przegrywam, potem raz mi coś siądzie, żeby nie było tak, że raz coś siadło i ja na następny dzień już tego nie mam, więc ja nie mogę. Nie no, dobra, to trzeba teraz mądrze rozegrać. Niech będą te slotery. 4%, okej, okay, myślałem, że 3, no ale dobra, jak 4 to lepiej. 38 groszy oczywiście, 3 sztuki takich naklejek, no wydaje mi się, że już bardzo dobrze się zaznajomiłem z tą kwotą, tak? Oj, 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 ale bait, stary, ty. A ile my wydajemy na 3 w ogóle? Czekaj, muszę zobaczyć. No, poleciał jakiś nóż, ale jednak kosztuje 273, kosztuje 812, co? Ej, no powiem tak. Jak tutaj zaraz nie dostaniemy czegoś, no spadają te jakieś boreale, ale... Boreale, ale... Ale my tutaj przyszliśmy po N9. Oczywiście sloter. W ogóle dzisiaj sobie kręciłem skrzynką tak for fun, no bo ja też sobie czasem for fun lubię skrzynką zakręcić, poza filmem. I w pierwszym otwarciu N9 dostałem, stary, za chyba 6 koła faktoryniu. Więc o! I mamy 4800. Dobra, czy my wyszliśmy na tym przedsięwzięciu na plus? Szczerze, chuj wie. Ale zjedźmy sobie niżej. Nie będę próbował dzisiaj Dragon Lore otwierać, bo już sobie troszkę pootwieraliśmy wczoraj i przedwczoraj, bo na teście tych skrzynek nie dawało totalnie nic z tej skrzynki. No, ej, co? Czemu to 1000 zł kosztowało? Ej, mamy kosę, patrz! Ej, good night, fej! To nie jest... Ej! No powiem tak! No powiem tak, no nie ma tragedii, naprawdę nie ma tragedii. Bardzo ładny nóż, no biorąc pod uwagę, że to good knife poleciał nam, czyli możliwie wszystkiego rodzaju good knife mamy do trafienia, tak? Więc no mógł nam każdy inny syf polecieć, tak? Ej, patrz, mamy tu zbiór wszystkich kosek, jest do trafienia. No zobacz, no mógł nawet jakiś polecieć nam Boreal Forest za 400 zł. A my i tak bardzo dobrze dostaliśmy, ale zobacz, na każdą kosę jest tyle samo procent szans. To jest zajebiste, stary, bardzo. To jest OP, OP mocno, mocno OP. Dobra, 366. Oj, 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 ale binger! No, ślicznie, ślicznie z tym kałaszkiem tutaj. Znowu tysiaczek wpada, okej. Okay. Czy ja chcę dalej tę skrzynkę otwierać? No, o Jezus Maria! Dobrze, to teraz powiedziałem. Nie, nie chwilę wcześniej. Bo chciałem już odpuścić, chciałem nie otwierać już tej skrzynki. Ale no dobra, jednak się opłacało. Ej, bo to skrzynka eventowa przecież jest, zapominam o niej. Jakiś gościu w ogóle ostatnio trafił z niej AWP Hydrę. Desert Hydrę, więc... Kurczę, no nie ukrywam, też bym chciał. Bo nie trafiłem jeszcze najlepszego dosłownie skina z takiej właśnie... Tańszej, znaczy nawet nie tańszej, bo jest to droższa skrzynka, tak? No ale z takich skrzynek właśnie, które są na stronie, to w normalnych otwarciach, no nie zdarzyło mi się trafić czegoś takiego. No wiadomo, że skrzynki procentowe, no to tak, no ale tam masz konkretnie procent na dany item, tak? A tutaj masz, no taką normalną, zwykłą skrzynkę. Ojejku, 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 ojojoj! Ojojoj! No pięknie, magnifik! Fantastycznie, dobra. Lecimy dalej, ale nie zmienia to faktu, że i tak jesteśmy na mocny minus w tym filmie, więc... No ja tu kręcę dalej. Może jakieś hasło konkursowe by się przydało, stary? No nie wiem, czy czekamy jeszcze? A, poczekał jeszcze. Tak, żeby wiesz. No, żebyś jeszcze chwilę niepewności miał. Zobacz, kręcimy dalej. Ej, wiem! Będzie zajebisty pomysł. Dobra, to dam teraz. Napis, stary, o której godzinie to oglądasz? No to jest G. To jest naprawdę G. G pomysł, stary, na... Na hasło konkursowe, tak? No stary, kto by to lepiej wymyślał? Wymyślił. Imo, naprawdę dobry pomysł. Stary albo stara. Bo o dziwo widziałem, że widzki też tu są na kanale, więc witam serdecznie. 1200. Lecimy dalej. Ej, no tak szczerze? Kurczę, ej, ja 7 kłas lecimy na tej skrzyni. Ej, dobra, to trzeba do bitew wrócić, stary, bo ja tu naprawdę...
Bo ja tu naprawdę zaraz wszystko, że tak powiem, stracę. To mi się bardzo nie podoba. Dobra, wrzucam 4%. Pyk. Raz. Wrzucam 4% na slotery. Luksuriosy. Luksuriosy wrzucamy. No, weapony z 3 na zachętę. Z 2 royale. Ja bym tu jedną ulepszył, chociaż kurczę, a już nie mogę i tak. Dobra, to nawet lepiej. To nawet lepiej, że tej szynki dorzucać nie mogę. No ale dobra, zobaczmy coś takiego. Bitwa 9500. No, solidna. Naprawdę solidna, nie ma co mówić. Co my tu w ogóle mamy oprócz tego klasika? Czy mamy tu jakąś inną kosę jeszcze? Najważniejsze pytanie, ile on kosztuje? W ogóle ktoś mi napisał, że to jest ta skrzynka z tej jakby pierwszej tury tych limitowanych skrzynek, która była, procentowych. Więc, no kurczę, no mówię, mi się coś kojarzyło właśnie z tą Dragon Lore'ą, z tą N9, ten The Empress też mi się kojarzył. Tylko kurczę, nie byłem pewien, czy to właśnie jest po prostu powtórzona ta pierwsza tura. No nie wiem, bo nie przypominałem sobie totalnie Dragon Lore'ki. Nie wydawało mi się, żeby w tej pierwszej turze ta Dragon Lore'ka była, no ale okej, jak ktoś mnie z błędu wyprowadził, to dziękuję serdecznie. Ale nie zmienia to faktu, że i tak mam pewien niedosyt, że... Po tych, bo wiesz, ja miałem tak bynajmniej na CSGO skinsie, no bo to nie jest tak, że sobie tylko kręcę skrzynką, wiesz, raz sobie film rzucę i już ten. Ja naprawdę lubię sobie skrzynką zakręcić i naprawdę interesuje mnie content, który tutaj na stronie jest mi dostarczany. Więc ja zawsze jarałem się tym mocno, jak się kończyły limitowane skrzynki procentowe, bo wiedziałem, że zaraz będzie nowa tura z nowymi skinami. A tutaj, no... Lekki zawód, że wleciała tutaj powtórzona tura pierwsza. No mówię, no panie CSGO skin, też rzucam pomysł, żeby może następne były jakieś fioletowe, może skiny, jakieś nie wiem, butterfly, wiesz, nie ultrafiolet, ale freehand. No kurczę, jakby była procentówka na freehanda, ja nie mogę, naprawdę to by było coś. I fioletowy skin, taki wiesz, inny, który, bo to by była średnia półka. Czyli powiedzmy tutaj półka właśnie takiej N9, a ta wyższa półka, czyli półka tej dealorki, no to nie chcę rzucać Prince, bo będzie to duża wartość tej AWP, ale może jakaś meduza? Meduza jest niebieska, no ale właśnie, no może meduza jakaś? Może, kurczę, Karus nie będzie aż taki drogi. No nie wiem, no to jest naprawdę dużo, że tak powiem, do działania, tak? Mamy bardzo dużo skinów tutaj w naszej ukochanej strzelance. Może ta MP9 White Lily? No to nie jest skin, którym byś grał raczej, ale no ona kosztuje też chyba z 15 tysięcy, chyba najlepsza. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Więc no jeśli chodzi o wartość, no to byłaby to naprawdę gratka dla kolekcjonerów i dla oczywiście ludzi lubiących odkrywać sobie skrzynki. Ej, czekaj, bo... Nie, no to... Dobra, jak już skliknąłem, no to niech leci, stary, ale... Nie, no i to jest to, o czym mówiłem, stary, że ja coś wygrywam jednego dnia, a na następny dzień już tego nie ma. No to jest, stary, klasik ja, tak? No jeszcze bot i samu tutaj, simka ulubieniec. No ale dobra, zaczynamy dobrze, mamy 3000 z tej ulepszonej skrzynki. Bitwa za dwu... No. Był se profit, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, weź udział w konkursie na skina. Nie.